Okay, we'll take questions now. Okay, guys, we need to wrap this up now. No more questions. Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Dzisiejsze spotkanie będą dla Państwa komentowali Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami rewanż 1/8 finału UEFA Champions League. Jeden z zespołów pożegna się dziś z rozgrywkami. Arcyciekawe spotkanie przed nami, Jacek. Po pierwszym meczu w lepszej sytuacji są gospodarze. Wygrane pierwsze spotkanie daje im komfort. To przyjezdni będą musieli zaatakować miejscowi, mogą zagrać z kontry, mogą próbować dowieść ten wynik. Chociaż kibice chyba im na to nie pozwolą, będą domagali się potwierdzenia przewagi i przekonującego wyniku w dwumeczu, a gościom nie zazdroszczę, stoją przed bardzo trudnym zadaniem. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze.
Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Przyjrzyjmy się ustawieniu wybranemu przez trenera Napoli na dzisiejszy mecz. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska, a obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. Piętą achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach. Tak, właśnie zaczęli. Mili Państwo, przed nami pierwsza połowa rewanżu 1/8 finału UEFA Champions League. Ja dodam tylko, że spotkanie zapowiada się naprawdę pierwszorzędnie. Dziś na pewno poznamy ćwierćfinalistę rozgrywek. Oby po meczu, który na długo nam wszystkim zapadnie w pamięć. Oby. Powinien dośrodkowywać. I teraz bardzo ważny przechwyt. Rzut rożnego w pole karne. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Alaba. Wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania. Ciekawy jestem dzisiejszego występu największych gwiazd obu drużyn. Obaj piłkarze grający pierwsze skrzypce w swoich zespołach są zawodnikami światowej klasy. Obaj będą chcieli udowodnić, że zasługują na te wszystkie zachwyty w gazetach. Będzie na co popatrzeć. Luis Cook. Ładnie pomyślane. Lacazette. Znakomita interwencja. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. I mają piłkę. Będzie okazja do kontrataku. Carrasco. Zobaczymy, co teraz zrobi. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobrze ustawiony bramkarz wypiąstkował to dośrodkowanie. Zagranie lobem. Wolne pole. Ładne, prostopadłe podanie. O, dobrze teraz wycofali. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Atak ślizgiem. Luis Cook. Richarlison. Richarlison. Słabe dośrodkowanie, zupełnie to zmarnował. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Skuteczna obrona bramkarza, piłka nadal w grze. Wybija tę piłkę głową na aut. Bramka wisi w powietrzu, ale w tej sytuacji to golkiper był górą. Zobaczymy, jak długo utrzyma się ten remis. Blisko już do bramki. Zupełnie nieudany strzał. Niby mierzone uderzenie, ale sami Państwo widzieli.
bardzo słabo, technika jak u Drwala, chociaż to też nie najlepsze porównanie, bo siły to tam też nie było. Taka gra obrony to gra na alibi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Lacazette. Timo Werner. Nie dał rady obrońca. Fabian! No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Jest przy piłce, będzie groźnie. Bramka! 1-0! Należała im się ta bramka jak mało komu. Byli stroną dominującą, bramka wisiała w powietrzu, aż w końcu udało im się dopiąć swego. Popatrzmy na tę bramkę, oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Niestety, nad poprzeczką, a tak niewiele zabrakło do szczęścia. Co teraz zrobi? No i piłka za linią bramkową. Koniec akcji. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ma piłkę, co teraz zrobi? No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, takimi strzałami nie sposób zaskoczyć bramkarza. Szansa, może coś z tego będzie. I mamy zmianę posiadania piłki. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Louis Cook. Lacazette. Fabian. Richarlison. Carrasco. Werner! Niesamowicie to obronił. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Tylko jedną... Napoli bardzo blisko odpadnięcia z UEFA Champions League. Ta połowa zadecyduje, ale szanse przy takiej stracie są iluzoryczne. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Atakują wzdłuż bocznej linii. Co teraz wymyśli? Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę.
Werner, Fabian. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Już blisko pola karnego. Ma trochę miejsca na strzał. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Tak, gol! Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Świetnie sobie tutaj poradzili, oczywiście musiało się to tak skończyć. Krótkie dośrodkowanie i jest gol. Właśnie taką piłkę nożną chcemy oglądać. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Drugi gol, mamy 2-0. Ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Piłkarze Napoli źle, strata. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest 3-0. Podanie po skrzydle. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, prawie, ale nie opanował piłki. Lacazette. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Richarlison. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. No, nie popisał się teraz. Bardzo słabe wykończenie akcji. Tak, zmarnował doskonałą sytuację z bliska. Menedżer nie wygląda na zadowolonego, ale trudno mu się dziwić. I zmiana w Napoli. Napoli oddaje piłkę rywalom. Oddaje strzał. No niestety, minimalnie za wysoko i piłka poszybowała nad poprzeczką. Dobrze antycypował. Ładnie pomyślane. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego zwycięstwa.
Jest 4-0, obrona kompletnie rozmontowana. Zapowiada się w tym meczu na pogrom. Znowu celne podanie tego zawodnika. Ależ przeczytał to jak profesor. Jest szansa na kontratak. Ma piłkę, co teraz zrobi? Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Szkoleniowiec Napoli wprowadza rezerwowego. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Dobre, skuteczne podanie. Werner. Co teraz zrobi? Aubameyang. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Florian Grillicz. Carrasco. Alaba. No, świetnie się zasłania. Carrasco. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Uwaga, wrzutka do Aubameyanga. Fantastyczna centra, doskonale go znalazł w polu karnym i mamy bramkę. No tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Nawet najlepsi muszą czasami skapitulować i tak bronił znakomicie. W tej chwili jest 4-1 i wydaje się, że niewiele się tutaj może zmienić. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Piłkarze Napoli źle, strata. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. I ma do kogo odegrać. Ma sporo możliwości. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zobaczmy, co zrobi. Uderzenie. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! To w zasadzie potwierdza wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Dziś zwycięzca może być tylko jeden. Nie da się ukryć. Byliśmy świadkami pełnego profesjonalizmu i naprawdę emocjonującej gry, ale tylko ze strony jednej drużyny. Wynik 5-1 mówi sam za siebie. Obrona jest jak ser szwajcarski. Carrasco. Ładnie zasłania piłkę. Rywale muszą się bardziej wysilić. Werner. Próba zagrania szeroko.
Co teraz wymyśli? Ciekawe, jak to rozwiąże. Świetnie, teraz dostrzegł partnera. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zniweczył akcję ofensywną przeciwnika. Dobrze rozwija się ta akcja. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Niezła okazja do kontry. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Daleko wybijają. I proszę Państwa, jest końcowy gwizdek, który oznacza awans do kolejnej rundy. Musisz przyznać, Darku, jak na rywalizację w pucharach poszło im gładko. W kolejnej rundzie rywale na pewno będą bardziej wymagający. Dziś niech świętują awans. Jutro czas do pracy. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Jest przy piłce, będzie groźnie. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Piłkarze Napoli, źle, strata. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Tak! Dobrze antycypował, ładnie pomyślane. Uwaga, wrzutka. Zobaczmy, co zrobi. Uderzenie. Jest gol! Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match.
That'll be all.